Zbigniew Filar, raport regionu. Dzień dobry Państwu. Moim gościem Piotr Sak, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, a zarazem członek klubu Prawa i Sprawiedliwości i członek partii Solidarna Polska. Witam serdecznie Panie redaktorze, witam serdecznie telewidzów i internautów. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej przygotował projekt uchwały, który jest jakby pokłosiem rządowej ustawy odnośnie przekształceń użytkowania wieczystego w tereny już własnościowe. Chcecie też to wprowadzić na terenach samorządowych w Tarnowie? Rzeczywiście, panie redaktorze, w tamtym roku Sejm przegłosował ustawę, dzięki której osoby, które dotychczas były użytkownikami wieczystymi, stali się właścicielami gruntów. Wobec powyższego zmieniła się też kwestia opłat. Dotychczas były to opłaty za użytkowanie wieczyste, a teraz będą to opłaty tak zwane przekształceniowe, które będą jeszcze, że tak powiem, przez 20 lat będą być ponoszone przez tych właścicieli. Generalnie sytuacja jest taka, że jest pewna dyskryminacja, bo zgodnie z tą ustawą osoby, które mają grunty jakby od Skarbu Państwa, mają pewne bonifikaty. To jest na przykład w pierwszym roku 60% bonifikaty od tej opłaty jednorazowej. Mieszkańcy miasta, którzy mają te użytkowanie wieczyste na bazie mienia samorządowego, niestety nie mają takiej możliwości ustawowo. Tak? Tutaj ustawodawca wprowadził takie jakby rozwiązanie, taką solucję prawną, która umożliwia, jeżeli uchwałą rady gminy, czy powiatu, czy sejmiku będą jakby wprowadzone te bonifikaty, to one wtedy będą już obowiązywały na rzecz mieszkańców. Bo na tym momencie jest pewna taka dyskryminacja. Osoby, które mają to użytkowanie wieczyste ze Skarbu Państwa, mają już te bonifikaty wprost ustawy, a tutaj musimy jednak dodatkowo podjąć pewne działania. Jako że na ten moment nikt się nie kwapił, żeby tym tematem się zająć w Tarnowie, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość przygotował taki projekt uchwały, który umożliwi wszystkim mieszkańcom, którzy mają, że tak powiem, to użytkowanie wieczyste mieli do końca roku 2018 roku, a obecnie są bezpośrednio już właścicielami, żeby mogli, że tak powiem, stać się pełnoprawnymi już właścicielami i zakończyć już jakby kwestie związane z tymi opłatami przekształceniowymi. Bo normalnie teraz przez 20 lat będzie się płaciło opłaty przekształceniowe. Czyli tak, już z automatu wszyscy, tak, są, ale jeżeli osoba będzie chciała na przykład szybciej, że tak powiem, spłacić te opłaty, to taka będzie możliwość i na przykład takim właśnie jakby zabiegiem stymulacyjnym, dopingującym będzie możliwość właśnie skorzystania z tej bonifikaty. Czyli jeżeli ktoś w pierwszym roku skorzysta z tej bonifikaty, to automatycznie zapłaci tylko 40% tej wartości. Czyli 60% ulgi dokładnie proponujecie będzie, w uchwale. Dokładnie, tak. W pierwszym roku, analogicznie jak mają to mieszkańcy, którzy mają, że tak powiem, grunty na podstawie tutaj, że tak powiem, od Skarbu Państwa. Sprawdzaliście, ile osób skorzysta z tej projektu? Na ten moment jest to wszystko szacowane, niemniej jednak trzeba podkreślić, że rocznie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2018 roku wpływa około 2 750 000 złotych, tak? Mhm. Więc jest to dość duża, że tak powiem, kwota. Zakładam, że może to dotyczyć kilku tysięcy osób. Też patrząc pod względem formalnym, jak to wygląda z przekształceniem w księgach wieczystych? Na ten moment formalnie każdy z mocy prawa stał się właścicielem, ale będzie specjalny zapis w księdze wieczystej, który będzie wskazywał, że jest pewien ciężar, tak? Że będzie konieczność ponoszenia tych opłat jednorazowych przez ten okres 20 lat. I w momencie, w którym jakby osoba dokona przekształcenia, zasygnalizuje taką wolę, następnie doprowadzi do dokonania opłaty za te 20 lat, jakby przy uwzględnieniu tej bonifikaty, otrzyma taki specjalny dokument, który będzie podstawą do wykreślenia tego, że tak powiem, obciążenia z działu trzeciego ksiąg wieczystych. Czyli sam mieszkaniec po opłaceniu tej kwoty, po złożeniu wniosku w pierwszej kolejności, wyznaczy, następnie dokonania opłaty, musi zanieść do ksiąg wieczystych taki dokładnie dokument. Otrzyma taki specjalny dokument, który będzie podstawą do wpisu do ksiąg wieczystych i wtedy już będzie miał całkowicie wyczyszczoną księgę wieczystą. Kiedy możemy się spodziewać, że ta uchwała będzie już przyjęta przez radnych? Uchwała najprawdopodobniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie procedowana w maju. Obecnie jest analizowana przez prawników miejskich. Niemniej wydaje się, że w maju będziemy szukać tutaj poparcia pełnego składu Rady Miejskiej, ażeby przeforsować ten projekt. Jest bardzo korzystny i po pierwsze niweluje
kwestie dotyczące jakby pewnej nierównowagi, pewnej asymetrii, tak? No bo każda inna osoba, która ma grunt na podstawie jakby, który jakby nabył te grunty od Skarbu Państwa, ma taką możliwość, a osoby, które jakby mają to mienie na podstawie mienia komunalnego, tak, korzystają z tych gruntów, no nie mieliby takiej możliwości. I to jest pewne takie zakończenie pewnej ery użytkowania wieczystego, czyli powiedzmy takiego specyficznego prawa, takiego paraprawa własności, tak. Jest to specyficzne jakby uregulowanie prawne, które wiązane było z tym, że kiedyś, jak jeszcze były zamierzchłe czasy PRL-u, zdawaliśmy sobie sprawę w tym czasie, że no jednak państwo chciało mieć władzę całą, pełną i tak samo nie chciało pozbywać się własności. I właśnie wprowadzono takie rozwiązanie prawne, ułomne rozwiązanie, takie ułomne prawo własności, które jakby nie powodowało, że osoba, która nabywała ten grunt, stawała się właścicielem, nabywała tylko budynki, lokale, tak, ewentualnie. Ale lokali czy budynków nie jest w stanie nikt przenieść w ciągu kilku dni czy miesięcy. Zdajemy nawet właśnie sobie sprawę, ale taka właśnie była specyficzna sytuacja, bo właścicielem gruntu był czy to Skarb Państwa, czy ewentualnie samorząd gminny, czy samorząd powiatowy, czy też samorząd wojewódzki, ale właścicielem gruntów, właścicielem lokali czy budynków była ta osoba, która była użytkowaniem wieczystym. Była użytkownikiem wieczystym. Jest pan radnym z okręgu Jasna w Tarnowie. Co pan powie mieszkańcom na dzień dzisiejszy odnośnie inwestycji, jaką tam chce budować jeden z przedsiębiorców i wynająć pod sklep wielkopowierzchniowy? Jest to bardzo sytuacja problematyczna, tak? Można powiedzieć, że w jakim stopniu jest klincz. Niektórzy myślą, czy impas, że radni położyli już na tym kreskę i tak jak prezydent Roman Ciepiela mówi, że nie będzie za to odpowiadał prawnie. Chciałbym podkreślić, że dotychczas wielu radnych, i to nie tylko z klubu Prawo i Sprawiedliwość, ale również innych klubów, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy też Tarnowa Naszego Miasta, zaangażowali się w te działania i widzimy w tym zakresie jakby no, pewien impas i klincz, bo z jednej strony pan prezydent nie jest za bardzo zainteresowany rozmową z mieszkańcami, i możliwością wyartykułowania przez nich wszystkich tych bolączek i komplikacji związanych z planowaną inwestycją, a z drugiej strony też bardzo dużą determinacją mieszkańców, która no widać jest, są bardzo mocno zdeterminowani, są bardzo mocno przekonani co do swoich racji i starają się rozmawiać, tak? Bo kto nie próbuje, ten nie ma szans na odniesienie nawet porażki, a co dopiero zwycięstwa. I ja tutaj chciałbym przede wszystkim jakby podkreślić to, że jakby prezydent jakby w tym zakresie jest trochę pasywny, jest trochę inercyjny, tak? Bo nikt przecież prezydentowi nie zabrania rozmawiać, czy to z inwestorem, czy z właścicielem, żeby w jakim stopniu spróbować zażegnać ten konflikt, który zaistniał. Ciężko w tym zakresie mówić o odpowiedzialności. Pan prezydent jest przecież organem wykonawczym gminy miasta Tarnowa, a tym samym no, jest władny w tym zakresie reprezentować gminę, tak? I ponad 1000, jak dobrze pamiętam, mieszkańców podpisało się pod petycją odnośnie protestu przeciwko tej planowanej budowie i dlatego też no, wydaje mi się, że trzeba by się wsłuchać, tak? No ostatnio były wyłożone. W tym zakresie prezydent jest głuchy. Firma, która ma budować tę inwestycję, przedstawiła projekty swoje na spotkaniu z mieszkańcami. Zarząd Dróg Miejskich pokazywał drogi, które zostały wytyczone. Mieszkańcy dość oburzeni, że te bloki będą narażone na dość duży hałas, duży ciężar przejazdu tych samochodów dostawczych. Na co za tym idzie, w planie zagospodarowania przestrzennego jest wydzielony pas, który ich dzieli z tą inwestycją, tak aby stali się zakładnikami trochę tego terenu. Na ten moment te propozycje, które zostały przedstawione przez Zarząd Drugi Komunikacji, nie tyle nie pasują inwestorowi, ale nawet mieszkańcom, tak? Bo przesunięte tak naprawdę te główne trasy tranzytowe bezpośrednio przed blokiem, tak? Więc jest to, no, tym bardziej będzie jakby największy tutaj zakres emisji, czyli oddziaływanie jednej nieruchomości na drugą i to tym bardziej jakby bulwersuje mieszkańców, a rozmawiałem z nimi wieloma, tak? I cały czas zresztą podejmuje szereg interwencji w tym temacie. I dlatego też w tym zakresie jakby być może jest jeszcze pewna perspektywa, żeby zastanowić się nad sposobem jakby dyslokacji tych dróg, ażeby jak najmniej
w przypadku, gdyby ta budowa miała rzeczywiście mieć miejsce, żeby jak najmniej, że tak powiem, ona obciążała, czy była dolegliwa dla mieszkańców. I są pewne pomysły, koncepcje, żeby ten ruch na przykład wprowadzić. Takie były sugestie wskazywane w trakcie tego spotkania z inwestorem i radnymi w trakcie Komisji Rozwoju. A żeby, że tak powiem, tą drogę puścić, jeżeli by była nawet planowana, pomiędzy tym sklepem, który obecnie, że tak powiem, funkcjonuje, czyli Auchan, a tą planowaną inwestycją, tak, żeby ten ruch odbywał się pomiędzy tymi, że tak powiem, obiektami, bo wtedy jakby będzie odciążony i nie będzie jakby tutaj takiego bezpośredniego tranzytu w bezpośredniej jakby odległości od bloków, od mieszkań tychże mieszkańców. Nie widzi Pan jakiegoś rozwiązania, aby ta inwestycja w ogóle tam nie powstała? To już jest tak dalej idące zmiany. Mamy świadomość, że są pewne aspekty prawne, które powodują, że jesteśmy w takim, a innym stanie prawnym i faktycznym. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację taką dość utopijną, że prezydent na ten moment zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium, szereg różnych aktów prawnych i zmienia te tereny na tereny zielone. Ale mamy też świadomość, że cały czas jest ten proces, że tak powiem, w fazie działania. Tak? Więc zanim by było nawet doszło do tych zmian, tak, które mogły być projektowane, to może minąć rok, dwa, a cały czas obowiązuje ten plan. Więc co do zasady nie ma żadnych jakby tutaj przeszkód prawnych, ażeby inwestor mógł rozpocząć procedury, że tak powiem, związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, tak? Ale z tym dajemy sobie też sprawę i to też patrzymy roztropnie, tak? Że to by mogło się wiązać z bardzo dużymi odszkodowaniami, tak? Bo zmiana terenu, taka degradacja prawna z terenu zielonego, z terenów jakby przemysłowych, wielkopowierzchniowych na tereny zielone, to w tym momencie jakby robi się bardzo duże jakby ryzyko odszkodowań z perspektywy. Były tereny zielone. Były, ale one zostały przekwalifikowane i od tego momentu my patrzymy na ten moment, tak? Gdybyśmy teraz mieli je zmieniać, no to one traciłyby na swojej własności, bo dokonana była deprecjacja, co automatycznie zgodnie z przepisami prawnymi umożliwiałoby właścicielowi domaganie się odszkodowań, tak, które by wskazywała, ile jest warty teren zielony, a ile jest warty teren wielkopowierzchniowy, tak, którym mógłby być plasowana taka inwestycja. I ta różnica byłaby do pokrycia. W kontekście naszych zadłużeń, naszego miasta na poziomie 400-500 milionów złotych, no kolejne kilkadziesiąt, nie chcę tutaj rzucać, bo nie robiłem oczywiście estymacji, ja nie jestem oczywiście rzeczoznawcą majątkowym, ale mogły być to naprawdę bardzo duże, astronomiczne kwoty, tak? Ale i patrząc, to by mogło być bardzo problematyczne nawet z perspektywy udźwignięcia ciężaru. Patrząc na sam komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, jaka jest recepta na dziś? Przede wszystkim rozmowy prezydenta, inwestora, mieszkańców, radnych, tak żeby poszukać takich rozwiązań, które jak najmniej docelowo będą obciążały mieszkańców. Czy na tą chwilę miasto powinno blokować w jakiś sposób tą inwestycję? Znaczy miasto nie ma co do zasady podstaw, żeby blokować, bo działa na podstawie i w granicach przepisów, na zasadzie legalizmu, tak? Więc jeżeli jest wniosek, wydaje decyzję. Ja zakładam, że tak jak było tutaj deklarowane przez prezydenta, wszyscy mieszkańcy tych najbliższych zabudowań będą mieć prawo strony, tak? Czyli będą mogli aktywnie uczestniczyć w toku postępowania takiego administracyjnego, co im to da. Przede wszystkim będą mogli składać swoje wnioski, spostrzeżenia, będą mogli składać odwołania od ewentualnej decyzji organu pierwszej instancji, czyli będą aktywnymi uczestnikami procesu architektonicznego. Mimo, że ten teren tam jest wydzielony pomiędzy inwestycją, a są różne orzeczenia sądów administracyjnych odnośnie kwestii związanych z oddziaływaniem inwestycji na nieruchomości. W moim odczuciu w kontekście takiej dużej inwestycji ciężko sobie wyobrazić, żeby nie oddziaływała ona na inne nieruchomości, na inne, że tak powiem, nieruchomości, które automatycznie z przyczyn oczywistych no, będą działać, a tym samym powinny mieć te osoby, które są właścicielami, czy to odrębnych własności lokali, czy też spółdzielczych własnościowych praw do lokali, czy innych osób, no, powinni mieć prawo aktywnego uczestniczenia w tym procesie. Przejdźmy jeszcze do tematu ostatnich sytuacji w Radzie Miejskiej, a głównie powołania pana Tadeusza Kwiatkowskiego na wiceprezydenta Tarnowa. Nie obawia się pan, że radni Koalicji Obywatelskiej w jakiś sposób się podzielą ze względu na
I porozumienie z naszym miastem Tarnowem też jest zachwiane w tym momencie? Rzeczywiście można zauważyć pewne takie jakby pewne symptomy pewnego tąpnięcia, tak? I pewne rys, które powstają, które już powstawały tak naprawdę, ale to jest jakby też kolejna sytuacja, kolejny jakby argument, tak, na to, że te relacje pogarszają się, no bo zakładam, że te relacje, te kwestie związane z powołaniem nie były chyba do końca konsultowane z klubem koalicyjnym, w porozumienia koalicyjnego. Dwa, no sama ta decyzja wywołała ferment nawet w łonie samego klubu Koalicji Obywatelskiej, tak? Przecież jeden z radnych bardzo kontestuje wybór, że tak powiem, pana Tadeusza Kwiatkowskiego na wiceprezydenta, no i dlatego też no, prezydent musi rzeczywiście zmierzyć się teraz jakby przede wszystkim wewnątrz z swoją sytuacją, no ale to są jego decyzje, tak? No, wszyscy się spodziewali, że ktoś będzie z naszego miasta Tarnowa desygnowany na to stanowisko. Takie rozmowy z tego, co mi wiadomo, rzeczywiście były, ale no, jak widać, pan prezydent no, jest kreatorem, jest gospodarzem i w tym zakresie to jego decyzje, indywidualne decyzje są kluczowe. Tak? Ostatecznie desygnował na to stanowisko pana Kwiatkowskiego i pełni tą funkcję. To jest jego oczywiście prawo, ale wydaje mi się, że z drugiej strony no jednak Tarnów ma naprawdę wielu dobrych, że tak powiem, specjalistów, którzy z powodzeniem mogliby spokojnie wykonywać te funkcje. Niepotrzebny byłby nam taki zaciąg z regionu dąbrowskiego. Patrząc na tą pracę pana Tadeusza, już około miesiąca pełni tą funkcję. Widział pan jakieś jego poczynania, które służyłyby dla miasta? Ja zakładam, że teraz wdraża się. Nie chcę być oczywiście jego tutaj rzecznikiem, w jakimś stopniu osobą, która będzie, że tak powiem, dawała mu jakiś taki okres przejściowy, taki, żeby miał możliwość, że tak powiem, bycia w kokonie i odpoczynku. Niemniej jednak na ten moment no, nie zauważam jakiejś wybitnej zmiany, tak? Że to nie jest jak za czarodziejską różdżką, coś się odmieniło i nagle wszystko funkcjonuje optymalnie. Tak? Wiadomo, że to jest kwestia raz wdrożenia się do urzędu, to jest szereg inwestycji, zdajemy sobie z tego tytułu sprawę. Na ten moment nie widać jakichś takich realnych efektów. No ale tak jak mówię, no z drugiej strony to jest raptem miesiąc, więc też trzeba dać oczywiście pewien okres czasu, żeby móc dokonać tej oceny w sposób bardziej właściwy. Będziecie rozliczać na 100 dni funkcjonowania? Przede wszystkim nas interesuje działanie pana prezydenta, tak? I co oczywiście, co będzie źle świadczyło o ludziach prezydenta, to będzie źle świadczyło o panu prezydencie, tak? Na ten moment obserwujemy sytuację, jeżeli chodzi o sposób działania prezydenta i tu nie ma, że tak powiem, efektu wow. A kiedy będzie efekt wow? Przedwczoraj prezydent Tarnowa pokazywał dziennikarzom sukcesy inwestycyjne miasta. Pytanie, czy to jest sukces, czy można wszystko ładnie ubrać w całun pewnego sukcesu i to wyperfumować, w odpowiedni sposób przedstawić. No pytanie, czy sukcesem jest budowa hali Jaskółka za kilkadziesiąt milionów złotych bez środków zewnętrznych. Czy to jest sukces, czy nie? To już państwa ocena jako radnych. Nasza ocena no, w tym zakresie jest taka, że widzimy, że chociażby w Mielcu to te inwestycje powstają z udziałem środków zewnętrznych. Tak? Wiadomo, że oczywiście trzeba się cieszyć, że pewne inwestycje powstają, ale jak pamiętamy, jak była kwestia właśnie związana z wprowadzeniem do budżetu tych środków na budowę tejże hali, no to były rozmowy, że pan prezydent sygnalizował, że rozmawia w tym zakresie z ministrami. Tak? Okazało się ostatecznie, że nic z tego nie wynikło. A czy zastanawialiście się już nad kosztami utrzymania choćby hali Jaskółka? Myślę, że prezydent taką analizę musiał przeprowadzić. Zdaję sobie sprawę, że to nie są małe koszty, bo zdaję sobie sprawę, że obok przecież jest bardzo duża konkurencyjna hala Tauron i czy uda się tutaj w tym zakresie zorganizować tyle koncertów, tyle różnych jakby atrakcji, eventów, bo będzie bardzo trudne. Na szczęście być może tutaj dopłacać. Awans piłkarzy ręcznych do najwyższej klasy rozgrywkowej da pewien takie koło zamachowe do tego, żeby jednak ta hala żyła. Ale wtedy będą wyłączone z innych wydarzeń. Znaczy mi się wydaje, że hala będzie miała charakter adaptacyjny, tak? Więc zdaję sobie sprawę, że kwestia adaptacji do oczekiwań ewentualnych osób, które by chciały z niej korzystać, to nie będzie to jakimś problemem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był Piotr Sak, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Solidarna Polska, klub radnych PiS. Dziękuję. Do widzenia.